Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Q i pomyślałem, że dzisiaj... Momencik. No, trochę miałem brudny obiektyw. Pomyślałem, że dzisiaj nakręcę dla was pewne nagranie. Nie widziałem żadnego takiego nagrania w wersji PL, więc pomyślałem, że można by coś zrobić. A więc zamówiłem sobie takie oto cudo. Kamera nazywa się GoPro HD Hero 2. W zestawie z taką oto opaską na głowę, że mogę sobie założyć i udawać, że jestem fajny. Taki mały unboxing, można powiedzieć, nie wiem, czy na kolanie chyba dam tą kamerę, nie, zaraz coś tu wymyślę w tej kwestii. Jak tu będzie widać? Tak widać lipnie. A dobra, damy radę. Tak czy siak, o, na razie może być tak, oto jak wygląda, zresztą może pokażę, o, kamerka jest taka. Nie widziałem żadnego wydania, pokazania tej kamerki, unboxingu albo czegoś takiego w wersji polskiej, więc może dla kogoś, kto z angielskim troszkę jest na bakier, a chciałby jednak wiedzieć co nieco o kamerce, to zrobię unboxing. Ale wiecie, to zaraz wrócę, jakiś sobie statyw tutaj zaraz zmontuję, zaraz wracam. Dobra, niestety mój stary statyw gdzieś wyparował, ale to nic, nie będziemy się tym przejmować. Ja jestem zaradny, poradziłem sobie na książkach i krześle ustawiłem aparacik. Więc od dzisiaj prawdopodobnie będziecie widzieli nagrania z tej kamerki. Jak widzicie, jest ona dość mała. Nie miałem nigdy styczności z modelem HD, ale... Znaczy w ogóle z modelem Hero, ale z tego co wiem, ma dość pozytywne opinie. Jest to wersja Motorsports, czyli z dodatkowymi... Oho, trzeba to rozpakować. Nie chcę tam nic zepsuć, więc delikatnym trzeba być. Ciach. Dodatkowe tu są akcesoria na motocykle, to znaczy konkretnie powinno tu być specjalne ramię, żeby można było przykleić to, znaczy przykleić przystawką, przyczepić do... No panie, wychodź. Ciężko siedzi, powiem wam, moment. O, dało radę. A, to tylko taka mała obudowa. No, powinno być dodatkowe ramię, żeby móc to zatrzymać w samochodzie oraz parę zaczepów, ażebyśmy mogli na kasku sobie zamontować. I tym biegnym sposobem, na przykład na kask od motocyklu, od snowboardu, czy od czegoś tam. Ja mniej więcej taką myślą to kupiłem, żeby mógł sobie czasem ponagrywać. Kamerka, jak widzicie, jest tu do czegoś przytwierdzone. Zaraz tu ją odkręcimy jakoś. O. W ogóle to jest taka specjalna obudowa, to jest kamerka wodoodporna, więc ja generalnie jutro ze znajomym wybieram się na... Jak to się otwiera? A, tu jest taki singiel, dobra. Ja jutro ze znajomymi wybieram się na jeziorko. Więc jeśli mi pozwolą, to wrzucę nagranie z tegoż wypadu. Coś jakoś odczepia? Nie. Dobra, kamerka jest dość mała, jak widać. Jakbym ją porównał rozmiarami do mojej obecnej kamery. Mam nadzieję, że ją dobrze tu widać. Nie wiem, czy mi się ręka tak trzęsie, to może... O, dobra. Jakbym porównał wymiarami do mojej obecnej kamery, to jest o połowę mniejsza. Nie ma ona żadnego wyświetlacza z tyłu, jak to zauważycie. To jest bodajże matryca 11 pikseli, nie ma żadnego zooma, ale to jest głównie do kręcenia filmików w rozdzielczości Full HD, w ładnej ilości klatek, tam bodajże do 120, ale w mniejszej rozdzielczości. Tu jest ekranik kontrolny i do tyłu można dokupić wyświetlacz LCD, jeśli ktoś bardzo potrzebuje. Ale to jest bardziej kamera do sportów ekstremalnych, zresztą i nie tylko. Więc niekoniecznie jest to komuś potrzebne. O! To jest ta obudowa, o której mówiłem. To jest obudowa wodoodporna z tego co widzę. Powinny być jeszcze wymienne drzwiczki do tyłu, takie z dziurkami. Jeśli nie potrzebuję wodoodporności, a chciałbym, żeby dźwięk był lepiej nagrywany, to gdzieś tu powinny być zaraz drugie. O, instrukcja piękna. Instrukcja i informacja o gwarancji, więc to trzeba zachować. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, tu jest coś do otwarcia, więc zaraz sobie otworzymy. Zobaczymy, co jest w środku. Normalnie... Cieszę się, bo ta moja kamera jest już dość stara, w sumie to jest aparat, nie kamera i... No cóż, nie oszukujmy się, sami widzicie jakość. Mam nadzieję, że wszystko normalnie dobrze widać. No i zajrzyjmy co tu jest. O, proszę bardzo. To są takie naklejki, mam nadzieję, że widać. Część z nich jest tak trochę wyprofilowana, tutaj to powinno być widać, tak żeby na kasku się dobrze trzymała. A część jest płaska, że można do jakiejś płaskiej powierzchni przykleić. O, to jest nasza przystaweczka piękna. Jak to się rozkłada. A tu trzeba to poluzować. To poluzujemy. I się rozłoży pięknie. Jakaś śrubka wypadła, ale to nas nie interesuje. Aha, to jest blokada do tego. No jakbyśmy to wsadzili. O. I to możemy sobie na przykład przykleić na maskę samochodu. Tutaj no do łóżka tego nie przykleję raczej. Ale na maskę samochodu możemy to sobie przykleić. Znaczy na maskę. Na tablicę rozdzielczą, że jak to się tam nazywa. Wiecie, w każdym razie tam, gdzie ja z reguły stawiam kamerkę, można to sobie tam przyczepić, dać tego GoPro, nie? Tutaj, o, i gitara, tu będzie kamerka w środku.
proszę bardzo. O. I w ten oto piękny sposób możecie mieć w samochodzie kamerkę, może kręcić wam, może kręcić drogę, może... Sruch, spadło. No, bo tu się... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Działa to? Coś się kręci. Nie wiem, czy to... Aha, myślałem, że ta lampka miga, jak nagrywam dźwięk, ale ona po prostu miga, że nagrywa. To jest jedna, druga, czy trzecia gdzieś ma być. A, z tyłu jest trzecia, tu na dole jest nawet, tu tylko z prawej strony w sumie nie ma żadnej. To ma być niby szeroki kąt, więc teoretycznie powinno być dużo widać. Tylko godzina 10 wejdzie na tej karcie, ale kapa. Ale z drugiej strony. Zaraz dostaję, nieważne. I coś miałem jeszcze powiedzieć. Gdzie jest mikrofon w ogóle? Tu jest pewnie mikrofon, tak? Albo tu. U góry. Czy na dole? Pewnie na dole jest głośniczek. Na razie będzie tyle. A więc, moi drodzy, małe podsumowanie kamerki. Bardzo mi się podoba do tej pory. Nie wiem jeszcze, ile tutaj łapię, więc to będzie, że tak powiem, do testowania. Teraz odpaliłem tryb wąski. Zobaczymy, jak bardzo szerokie to będzie. Od tej pory prawdopodobnie materiały będą się pojawiać u mnie na kanale właśnie w formie, kręcone z tej kamery, dzięki czemu jakość, mam nadzieję, będzie lepsza. Spróbuję do tego jeszcze jakiś mikrofon skombinować taki, żeby dało się podpiąć, bo wejście jest. No i teraz wrzucę wam jeszcze taką małą kompilację wszystkich, po kawałku z wszystkich, z różnych jakości i miejsc, warunków, jakie kręciłem. Możecie się wypowiadać o komercji i tak dalej, ewentualnie jeśli macie jakieś tam pytania odnośnie jej, to piszcie. Trzymajcie się i do następnego, cześć.